jest moją... Jak to złapać, żeby nie było niezręcznie? Cześć kochani, kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do dzisiejszego filmu. Będzie to film bardzo nietypowy, jeżeli chodzi o mój kanał. Jest to właściwie film, którego pomysł... Do którego pomysł rzuciła mi jedna z Was, jedna z osób komentujących i potem jakby więcej osób podłapało i stwierdziłam, powiedziałam, zdeklarowałam się w komentarzach, że nagram taki filmik. Także dzisiaj powstaje, będzie to haul z warzywniaka, czyli moje dzisiejsze zakupy właśnie, które zrobiłam w sklepie z warzywami oraz owocami. Mam cztery bardzo ciężkie siaty, ledwo przytaczone do włosów, bo dotknęłam włosów, oczywiście tak pracuje mój mózg, do domu. I ogólnie tak, warzywa i owoce zazwyczaj kupujemy w osobnym sklepie niż robimy resztę zakupów, więc tak mamy taki specjalny ulubiony stragan duży, na którym właśnie kupujemy te rzeczy, zazwyczaj raz w tygodniu, za dwa tygodnie robimy takie solidne zakupy. I to jest taka mała rzecz, to nie jest żadna sieciówka, to jest taki prywatny, że tak powiem, stragan. I wydaje mi się, że warzywa i owoce tam są trochę, nie wiem czy są zdrowsze, na pewno są tańsze i na pewno też są, lepiej wyglądają i są smaczniejsze niż w takich normalnych sklepach. Bo jak mam iść do jakiegoś Tesco albo jakiegoś Islanda i kupić tam te bitne, takie wymrożone, zielone po prostu pomidory, które w ogóle nie pachną jak warzywo ani niczym ten, to mi się odechciewa. Również te wszystkie takie rzeczy, wiecie, bio i naturalne i eko. Nie wiem, na ile to jest sprawdzane i certyfikowane i na ile to, co się nazywa bio, jest bio i na ile naprawdę pochodzi z, nie wiem, z takiego jakiegoś prawdziwego ogródka. Nie wiem, dopóki to nie jest rzecz, której sama nie wyhodowałam i nie spadła z mojego drzewa, to średnio ufam, bo jestem osobnikiem bardzo nieufnym, więc ogólnie kupuję na takim zwykłym straganie. To nie jest ani bio, ani eko, ani spa, ani certyfikowane, ani nic. To są normalne owoce i warzywa, które ja jem. Kupuję tego bardzo dużo, a czy tak stosunkowo dużo, jak na dwie osoby, to wydaje mi się, że to jest dosyć dużo, bo ja też bardzo często, gęsto sokuję, po prostu wyciskam soki w takim specjalnym sokowniku i z warzyw i owoców i lubię mieć te rzeczy pod ręką. Po prostu jeżeli mam owoce i warzywa pod ręką, to chętnie je jem, chętnie robię te soki albo smoothie, chociaż mi się blender zepsuł i muszę kupić nowy, ale soki robię dosyć często, także tylko, że muszę je mieć oczywiście pod ręką. Jeżeli ich nie mam pod ręką, to zauważyłam, że po prostu częściej sięgam po jakieś mniej zdrowe przekąski i nawet nie chodzi o ich kaloryczność, tylko po prostu takie, wiecie, mniej zdrowe, jakieś chipsy, białe pieczywo, jakieś takie kanapeczki, rzeczy, które po prostu są mniej troszeczkę może korzystne dla naszego organizmu niż świeże owoce i warzywa. Przejdźmy do hola. Pierwsza siata. I ogólnie tak zawsze jak idziemy na ten stragan, to staramy się brać nasze własne reklamówki. Mamy dwie takie szmaciane reklamówki z Mickiem Jaggerem, które kupiłam już chyba z 2 albo 3 lata temu w Primarze. Kupiłam dwie takie same i służą nam i wszędzie z nimi chodzimy, jeździmy z nimi na wakacje, używam ich jako moje torby plażowe, używam ich na zakupy. I są, pierwsza rzecz to są ogórki, takie duże ogóry szklarniowe. Jeżeli ktoś jest bardzo samotny i ma ten ograniczone fundusze, to nie polecam ogórków ogólnie. To jest znowu fragment, który powinnam była wyciąć z tego filmiku. Nieważne, bardzo tanie tam wychodzą, bo wychodzą 3 duże ogóry za funta. Do czego ja używam ogórków? Używam ich do... ogórków używam głównie do tego, jak wyciskam soki, bo ogórek taki zielony, szklarniowy ma w sobie po prostu bardzo dużo soku, więc często biorę albo pół ogórka, albo cały ogórek. Jest moją... Jak to złapać, żeby nie było niezręcznie. Jest moją bazą po prostu do zielonych soków. Często właśnie razem z ogórkiem mam albo szpinak, albo jarmuż, albo jakieś inne zielone rzeczy. No i po prostu często jest moją bazą do soków, dlatego mam dużo tych ogórków. Powiem szczerze, że najczęściej jak sokuję, to nie obieram rzeczy ze skórki, chociaż wiem, że się powinno, staram się porządnie wymyć takie ogóry i inne rzeczy, których nie obieram, ale wiem, że się powinno ogólnie obierać. I jedna rzecz, ja mam sokownik taki, który, nie wiem jak to się nazywa, taki, że ma taki bloczek, taki miażdżący, wiecie, nie taki, że ściera te rzeczy, tylko tak miażdży jakby. To się jakoś tam wyciskarka, a nie jakoś tam, wiecie, więc to jest niby takie, więcej takiej wartości odżywczej się wydobywa z warzyw, bo się nie rozgrzewa ten miąższ przy wyciskaniu, czy coś takiego. W każdym razie ogórki kupuję chętnie, bo są moją bazą do soków, mają bardzo dużo w sobie wody, a oprócz czego nie chcę mi się z nimi bawić na kanapki, bo na kanapkach lubię mieć obrane ogórki, a po prostu mi się nie chce się obierać, więc dla mnie są głównie do soku. Nie wiem, gdzie odkładać te rzeczy, po prostu jakiś taki 3 za funta, polecam. Potem na tym bazarze też robią takie rzeczy często, że jak im pewnie nie schodzą jakieś owoce i warzywa, nam zawsze idziemy w niedzielę, więc to jest taki, wiecie, taki dzień, gdzie widać, że coś nie zeszło, to oni pakują na przykład takiego wielkiego wora te rzeczy, tak jak mamy tutaj, i w tym worze na przykład cały taki wór czegokolwiek jest kosztuje funta, czyli
na nasze tam 5-5,50 zł. I na przykład worek marchewek kosztuje funta, mamy też worek bananów, worek czegoś, to są takie byle jakie marchewki, ale to są marchewki, które zwyczaj obieram, czyszczę i też z nich robię, wyciskam po prostu sok, także też nie muszą być według mnie jakieś tam mega najwyższej jakości. Oczywiście nie każdy się musi ze mną zgadzać, ja tutaj nikogo niczego nie przekonuję, tylko mówię, po prostu marchewki na sok w 90%, czasem już tam do rosołu, ale głównie po prostu na soki. Marchewka znowu jest dla mnie bazą dla soku, jeżeli robię sok z takich czerwonych i pomarańczowych owoców lub warzyw, bo lubię mieć właśnie albo taki czerwono-pomarańczowy sok, albo taki zielonkawy. Nie lubię mieszać czerwonych i zielonych owoców i warzyw z sobą w soku, bo kolor tego soku jest brzydki, brunatno-brązowy i po prostu jak dla mnie jest coś brzydkie, to mam problemy, żeby to zjeść albo wypić. Także lubię mieć to posegregowane. Potem mam ciekawą rzecz, to są Date Me, czyli umów się ze mną, czyli po prostu daktyle z Tunezji, 200 gram, każde z opakowań, mam 3 opakowania i tam też zawsze są jakieś takie śmieszne promocje i 3 opakowania kosztowały bodajże funta albo funta 20 i daktyle takie suszone. One chyba są z cukrem, muszą być, tak, jest glukos, czyli syrop taki cukrowy i potasium sorbate, E202, czyli taki jest akurat środek konserwujący w tych daktylach pochodzących z Tunezji, ale ja je kupuję i tak, bo ja je, bo wiecie, jak chce mi się czegoś słodkiego, to wolę niż bardziej, tutaj będzie lepiej widać, bardziej... Padł mi daktyl, to wolę sobie zjeść takiego daktyla albo 2-3 daktyle prędzej takie coś niż na przykład, nie wiem, kanapkę z Nutellą albo jakiegoś Snickersa albo Marsa albo coś takiego. Po prostu jak chce mi się czegoś słodkiego, to najczęściej sięgam po suszone owoce, orzechy, jakieś takie, wiecie, akurat daktyle są w miarę tanie i bardzo są słodkie niestety, ale też się przy tym, wiecie, jak macie ochotę na słodkiego, taki daktyl po prostu to zaspokoi i one są z pesteczkami w środku daktyle. Są też tam takie zawsze takie w takich ogromnych opakowaniach, ale akurat tym razem nie było, one są jeszcze lepsze i takie bardziej naturalne. I potem co mam jeszcze, imbir, imbir też świateczka kosztowała, świateczka imbiru kosztowała mnie funta i imbir to jest też coś, co ja, czego ja bardzo dużo używam, bo używam tego do soków właśnie, używam tego i do czerwonych soków, i do zielonych soków. Jedyne co w tym moim wyciskaczu do soku jest wkurzające, to jak coś ma takie dużo włókien w sobie, jakieś owoce albo warzywa, to ten wyciskacz lubi zacinać się, więc taki imbir, on ma oczywiście takie pionowe włókna w sobie, więc na takie, tak poprzek po prostu zawsze kroję i do każdego koloru soku wrzucam, bo imbir... no nie farbuje soku w jakiś taki niesamowity sposób. Jest bardzo, jeżeli ktoś nie jadł surowego imbiru, to jest bardzo ostry, jest bardzo specyficzny w smaku. Na przykład mój Tomasz nienawidzi imbiru, jak wyczuje gdziekolwiek imbir, to po prostu nie tknie tego, naprawdę. Nawet jak go okłamuję i mówię, że nie ma w tym imbiru, to on wyczuwa nawet najmniejszą ilość. Natomiast ja lubię, imbir to działa jak naturalny antybiotyk, jest bodajże mocniejszy od nawet czosnku, jeżeli chodzi o takie działanie antybakteryjne i w ogóle. Więc zwłaszcza w takich sezonach przejściowych bardzo polecam imbir do soczków, ale nie tylko. I tutaj właśnie skończyła się pierwsza siata z Mickiem Jaggerem. Pora na drugą siatę. Tu już dostałyśmy reklamówki ze sklepu, bo już nam się skończyły Mickie Jaggery najwidoczniej. Dobra, zielsko. Najpierw to. Jak to się nazywa? Koperek, właśnie, koperek. Koperek to jest coś, czego używam głównie do zup albo do serka białego. Jak biorę sobie serek biały i robię sobie z niego tak jakby... Nie wiem, na serek biały dodaję troszeczkę jogurtu naturalnego, albo rzodkiewkę jeszcze dodaję, albo dodaję rybę czasem z puszki, albo dodaję właśnie koperek, robię sobie czasem też pastę jajeczną, czyli po prostu ugotowane jajka sobie ścieram na tarce, dodaję też odrobinę jogurtu naturalnego, trochę koperku. No to wielu już dodaję koperek, bo to jest taki dla mnie wiosenny, świeży, miły dodatek. Koperek, po prostu tyle mam do powiedzenia o koperku. Potem jeszcze pietruszka. Pietruszki były dwie za jedną, pęczki, dwa za jednego, dwie ceny jednego pęczka. Także wzięłam dwie pietruszki. Ja powiem Wam szczerze, że jestem jednym z tych dzieci, które zawsze wybierało z rosołu pietruszkę. Nie lubię pietruszki w zupie, po prostu nie cierpię pietruszki. Jakby wybierać, jakieś nie wiem czemu, bo na przykład bardzo lubię rosół. I bardzo lubię na przykład sobie jeść pić rosół. Jak nagle, bo pietruszka ma takie dosyć kujące, dosyć ostre te listeczki, jak nagle mi się trafi pietruszka, to mi zaburza po prostu ten pokój i ten spokój, który mi daje rosół, jedzenie rosołu. Także pietruszka, nie wiem, nie bardzo. Za to mój Tomek bardzo lubi pietruszkę w krewetkach. Ja nie jem krewetek, więc, ale robię mu często krewetki, więc zawsze do krewetek mu daję pietruszkę. I też lubię dodawać pietruszki do soku właśnie żony. O dziwo, w sokach mi w ogóle ten smak pietruszki nie przeszkadza, bo czasami soki są tak bardzo niedobre i trawiaste, że nawet pietruszka mnie nie rusza. Także pietruchy dużo, bo pietruchy dosyć sporo używam. I oczywiście jak robię sok, to tak pół takiej jednej tej kiści pietruszek też znowu pionowo kroję i wrzucam i wyciska mi się sok z pietruszeczek. Co tu jeszcze mam?
Mam też banany i to jest znowu ta sama historia, że te banany, po prostu siata bananów kosztowała funta, bo pewnie mieli jakąś końcówkę, jak widzicie, one są czasami takie bardziej przybrązowione. Ja akurat bardzo lubię brązowe banany, świetne oczywiście do smoothie, jako do soków też czasami daję, bo bardzo słodzą po prostu sok i też sok się robi taki bardziej gęsty, ale jeżeli macie blender, to jako baza do smoothie banany są według mnie najlepsze. Też lubię sobie na lunchu czasem przemieć banana, bo tak jakoś odnawia radość życia według mnie banan, także banan dobra rzecz. I co tu jeszcze mam? Aha, i znowu też za funta była siata pomidorów. Znowu to nie są jakieś rewelacyjne pomidory, widzę, że one są takie lekko bladawe. Otworzymy je. No prawie nie pachną niestety pomidorami, ale na pomidory jest taki hak, że jak położycie pomidory na przykład sobie, oczywiście umyjecie i położycie ładnie sobie na parapecie, poukładacie, to one za parę dni, jak słońce na nie będzie świecić, to one troszeczkę dojrzeją, będą takie bardziej czerwone, bardziej słodkie się zrobią, a ja je kupiłam z myślą po to, żeby na przykład zrobić zupę pomidorową, bo ja nie cierpię zupy pomidorowej na przecierze, jakoś tak nie lubię. Za to lubię sobie właśnie wziąć świeże pomidory i albo je najpierw przesmażyć, potem zblendować i na tym zrobić zupę, albo po prostu z pokrojonych pomidorów świeżych też tak zupę, no w różny sposób wykorzystuję, albo do sosów. Także no bardzo lubię po prostu bazę z pomidorów prawdziwych, a nie z przecieru, ble, ble, ble. I też pomidorów, co ciekawe, jak kupujecie pomidory w puszce, to ponoć pomidory mają sobie jakąś substancję, która reaguje z metalem, który jest w puszkach. Więc jeżeli kupujecie pomidory w puszkach, to nie kupujcie pomidorów w puszkach, tylko kupujcie pomidory albo w butelkach, bo czasami są pasate w butelkach i tak dalej, albo są po prostu w kartonikach. W UK są bardzo popularne pomidory takie krojone w kartonikach i to ponoć nie reaguje. Jest bardziej zdrowe niż pomidory w puszkach, także najlepsze na pewno są naturalne, świeże pomidory. Także to są pomidory. Kolejna siata plastikowa. Dobra, tutaj co mamy? Znowu mamy pomidorki, ale tu tym razem są pomidorki, które ja lubię na kanapki. To są takie te pomidorki, nie wiem jak one się nazywają, ale one są dla mnie aż nienaturalnie estetyczne. Wiecie, one zawsze tak rosną wzdłuż, na takich łodyżkach i tak wzdłuż. Wiecie, to jest aż za ładne, więc podejrzewam, że to nie jest najbardziej naturalnie wyhodowana rzecz, taki rząd pomidorków. One są wszystkie w takich po prostu słodkich rzędach, ale są bardzo słodkie. Bardzo uwielbiam zapach pomidorów, po prostu mój fetysz zapach pomidorów. Są w pięknych po prostu takich rządkach, są bardzo fajne do kanapek, są bezproblemowe do sałatek, bo nie trzeba się z nimi męczyć z normalnymi pomidorami, tylko ja je kroję na pół, wrzucam do sałatki i zawsze dają takiego fajnego aromatu i trochę słodyczy, albo po prostu tak jako przekąska również takie pomidory lubię sobie przemieść, także takich pomidorków trochę kanapkowych. Potem co tutaj mam ciekawego? A, jeszcze są winogrona. Były trzy rodzaje winogron dzisiaj. Były winogrona takie ciemne. To są jakieś bezpestkowe winogrona. Nie wiem jak się nazywa, akurat lecą mi winogrona. Nie wiem jak się nazywa taki typ winogron. Chciałabym jednego tu zjeść na wizji, ale wiem, że są bardzo brudne, więc tego nie zrobię. To są takie bardzo ciemne winogrona. Były też takie czerwonawe i były też takie bardzo jasne, ale te były tak po prostu słodkie i smakowały aż tak lekko takimi aroniami nawet. Taki naprawdę przefajny smak. Także wzięliśmy te, chociaż były najdroższe, ale winogrona, wiecie, mają bardzo dużo cukru ponoć, więc trzeba uważać z winogronami, jak się strasznie niesamowicie odchudzacie. Ale to jest takie jeden z najpyszniejszych owoców według mnie. Nie wiem, nie znam się na rodzajach winogron. Dajcie mi znać, jeżeli wiecie, jaki to jest specyficzny rodzaj winogron, bo ja nie wiem. No, nie wiem, no nie znam się niestety. Drugi raz winogrona. Okej. Okay. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Mało ciekawe pieczarki. No pieczarki jak pieczarki. Pieczarki do sosu, po prostu pieczarki do jajecznicy najczęściej u mnie schodzą. Albo zasmażam i są albo na kanapki, albo do czego tam po prostu wejdzie. Pieczarunie zwykłe. Nic ekscytującego pieczarki, to jest taka baza. Po prostu są rzeczy, które zawsze muszę mieć w lodówce, bo jak mam kryzys i nie wiem co gotować, to ja mam jakieś pieczarki, jakąś pieś z kurczaka, jakieś właśnie pomidory, nie wiem, soczewice, to zawsze coś po prostu się stworzy, zawsze coś się ugotuje, jakiś makaron, ryż, naprawdę. Także pieczarki muszą być. Potem mam rzecz, która też pewnie jest chemiczna dosyć o tej porze roku, czyli truskawki. Truskawki też były akurat trzy opakowania, dajcie mi tu coś, w cenie jednego. Nie mam jak je złapać tutaj. Takie zwykłe, ale ślicznie pachną. Takie śliczne truskawki. O dziwo nie wyglądają na truskawki strasznie przerośnięte. Wyglądają jak takie normalne truskawki. Nie są takie strasznie napompowane. Nie mają tych kraju pochodzenia, co jest odrobinkę niepokojące. Ale truskawki my ostatnio jemy codziennie rano, bo rano robimy sobie owsiankę. I do owsianki właśnie wrzucamy i truskawki, i borówki.
niektórzy na to mówią jagody, u mnie się mówi na nie borówki, więc borówki wrzucamy również do owsianki. No i truskawy, jakieś tam suszone rzeczy, to jak sobie wrzucam musli, ja nie lubię musli za bardzo, bo jest za słodkie, ale świeże owocki zawsze na propsie i też zawsze lubię mieć takie opakowanie truskawek w zamrażarce i wtedy jak się otwiera szampana i wrzuci się do niego zamrażaną truskawkę, to puszcza najwspanialszy aromat ever. I też na przykład jak robicie sobie kompot, nie wiem, z truskawek albo z jabłek, to wydaje mi się, a czy wydaje mi się, no wiem, zauważyłam, nie wiem czemu, ale jest tak, że jeżeli wrzucę do kompotu truskawki, które były zamrożone, takie proste zamrażarki, to ten kompot jest o wiele bardziej aromatyczny niż jak wrzucam takie świeże truskawki. Nie wiem z czego to wynika, ale tak to jest. Także truskawki zawsze dobrze mieć pod ręką. Już powoli mi się kończy miejsce na odkładanie tych moich sprawunków. Co tu jeszcze mam? Śliwki. To są te takie, wiecie, śliwki jakieś takie obce, nieznane mi śliwki. To nie są nasze Węgierki, to są... Właśnie mi się wysypały. To są śliwki, które są dla mnie śliwkami obcymi. Tomek bardzo je lubi. One są w środku takie dosyć jasno-czerwone. Jeszcze są dosyć twarde, także muszą zmięknąć. Nie wiem, ja za nimi nie przepadam, bo są po prostu obcymi śliwkami, z którymi nie mam nici porozumienia. Strasznie bredzę, ale jeżeli wiecie, o co chodzi, to wiecie, co chodzi. Jeżeli nie wiecie, to i wam tego nie wytłumaczę. Dobra, ostatnia siata jest strasznie ciężka. To jest akurat siata z Islanda. No bo taką wzięliśmy z domu, akurat nie spadło mi nic, nie spadło, ale to są dalej zakupy z tego samego straganu, także co tutaj mamy? Najpierw mamy rzodkiewki, znowu były dwa pęczki w cenie jednego pęczka, idzie wiosna, także wiosna mi się kojarzy z rzodkiewkami, rzodkiewki mają jeszcze na sobie co dziwne ziemię. Nie wiem, czy mnie to powinno niepokoić, czy cieszyć. Bardziej mnie to cieszy, bo wydaje mi się, że są bardziej ekospaj naturalne. Rzodkiewki najlepsze, czasami rzucam sobie też do soków, bo czasami sok robię po prostu z tego, co mi staje w lodówce. Ale rzodkiewki najlepsze z serkiem białym, oczywiście rzodkieweczka, troszeczkę soli i pomidorek i rzodkiewka. Doskonałe. Mój Tomasz znowu nie lubi rzodkiewek, nie wiem czemu, ale ja bardzo lubię i kojarzą mi się z wiosną. Potem rzecz do soków dla mnie, czyli pomarańcze. Pomarańcze były chyba... trzy w cenie jednego funta, czegoś takie ogromne pomarańcze. I znowu z pomarańczami bawię się tak, że przecinam je na pół zawsze i rano albo południu lubię sobie właśnie wziąć i wycisnąć taki sok z tej świeżej pomarańczy. Ja mam znowu do pomarańczy, do cytrusów taką wyciskarkę z takim, wiecie, takim czubkiem, jak jest zawsze do cytrusów, że nakładam tylko elektryczną, że po prostu to mi się samo kręci, więc szczedlenistwa wiem, ale bardzo lubię po prostu sok świeży albo z pomarańczy, albo z cytrus, znaczy albo z grejpfrutów. Na kaca nie ma nic lepszego niż sok ze świeżych pomarańczy albo z grejpfrutów, po prostu coś pięknego. I po prostu jak mi czasami brakuje energii, albo rano też to jest takie mega, mega orzeźwiające i brudzące do życia. Z innych cytrusów mam jeszcze tutaj, a to jest jeszcze wciąż pomarańcza, to nie jest inny cytrus, to była pomarańcza. Właśnie tutaj jeszcze mam. Z innych cytrusów mam tu jeszcze cytryny i to jest ta sama sprawa, że co rano wypijam sok, gorącą wodę albo prawie że gotującą się wodę i sok z całej cytryny albo z połówki cytryny, znowu tym takim elektrycznym sobie czymś wyciskam, po prostu świeży sok z cytryny, tego szklanka gorącej wody przygotowanej i rano budzi lepiej przynajmniej mnie nie niż kawa, bo od razu mi się źrenice po prostu totalnie otwierają. Na smak świeżej cytryny bardzo dobrze oczyszcza, odkwasza nasz organizm czy coś tam, jest bardzo zdrowa i pomaga przy chudnięciu, a wiadomo, że w głębi duszy wszystkie chcemy schudnąć. Co tutaj jeszcze mam? Jeszcze mam awokado. Awokado znowu... Awokado są estetyczne akurat. Awokado były chyba 3 za funta czy coś takiego, czyli dosyć tanie, dlatego wziąłam je chyba z 6. Są strasznie twarde, czyli będę musiała je zostawić na parapecie, żeby trochę zmiękły, bo wiadomo, że awokado jak są takie strasznie twarde, to są gorzkie i po prostu niesmaczne, smakują tak bardzo orzechowo. Natomiast jak zmiękną, to są przepyszne, albo z łososiem, albo z pomidorami, bardzo je lubię. Jakoś nie lubię gorących awokado, nie lubię pieczonych awokado, niczego takiego, nie smakuje mi awokado jak jest podgrzane, jakoś tak dziwny smak mu się robi, ale takie świeże, że zimne do sałatki, awokado są super. Oczywiście wspaniale działają na cerę, mają te wszystkie tłuszcze, kwasy tłuszczowe, nienasycone albo nasycone, nie wiem, te, które powinny być dobre dla nas. Do awokado je ma, także od razu jak jem awokado, to wydaje mi się, że mi się cera polepsza. To jest takie coś, że po prostu widzę zmiany w mojej cerze, jak jem awokado. Dobra, z cytrusów znowu mam jeszcze te. Mam jeszcze grejpfruty, które też była taka paka za funta, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć grejpfrutów mieliśmy za funta, czyli stosunkowo tanio. I grejpfruty tak samo właśnie jak pomarańcze, jak cytryny, lubię sobie wyciskać i pić ten sok, bo jakoś tak samych w sobie nie chcę mi się z nimi walczyć, ale sok bardzo chętnie się napiję. I ostatnia część naszego hola, czyli jabłka, które mi się już kompletnie wysypały. Są to takie zielone jabłka, nie wiem czy one są
Perlim. Perlim się nazywają te jabłka, czyli wyglądają jak coś francuskiego. Powiem Wam szczerze, że to były po prostu najtańsze jabłka, które były, także wzięłam siatę, część mi się wysypała, jako przegryzka i znowu jako baza do soków. Jabłka bardzo osładzają, też mają sobie dużo soku, także bardzo są ekonomiczne, najtańsze, nie wiem. Nie znam się na jabłkach. W każdym razie to jest koniec mojego hola warzywno-owocowego. To powinno mi starczyć na tydzień, półtora tygodnia sokowania i jedzenia tych warzyw, bo szczerze mówiąc, ja je głównie jem, Tomek, dużo, dużo mniej. Czasami soku się napije, ale zielonego nie. Jeżeli jest słodkie owocowe, to się napije, ale takie normalnego to nie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że nie to powie. Haul Wam się podobał. Widzicie, obiecałam, że nagram, to nagrałam, bo jak obiecuję, to robię. Bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję za poświęcony mi czas. Dajcie mi znać, jeżeli wysokujecie to, z czego lubicie soki. Wpisujcie swoje przepisy, na pewno komuś się przyda. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie. Do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!